Cześć, nazywam się Adrian. Prowadzę firmę Amlop Trans, która zajmuje się transportem. Od 2 miesięcy zajmujemy się zrywką i wycinką drzew. Aktualnie pracujemy na drodze. Wynajęliśmy Ponsy Buffalo z firmy X Giełda. Podjęliśmy duże zlecenie, wycinaliśmy same drzewa, nie posiadaliśmy zrywki. Wybraliśmy się do Elbląga, gdzie byliśmy umówieni na Komatsu forwardera, ale człowiek, który nam go obiecał, oszukał nas i zostaliśmy, że tak powiem, w kropce. I poratował nas pan Marek z X Giełdy, który o godzinie jeszcze 19 odebrał od nas telefon i zaprosił nas następnego dnia do swojej firmy. Nie wiedzieliśmy jeszcze, czego chcemy, jakiej maszyny szukamy konkretnie, czy to będzie Ponsy, czy to będzie John Deere, może Komatsu. Pan Marek poprowadził nas po placu, pokazał nam wszystkie maszyny, odpaliliśmy. Bardzo zależało nam na czasie, aktualnie ta maszyna była świeżo po serwisie. Przetestowaliśmy ją i nie było już innego zdania, po prostu ją wzięliśmy. Zaklepaliśmy i po tygodniu była już u nas. Z racji, że nie mieliśmy czasu, zaczęliśmy od wynajmu w X Giełdzie, bo to była najszybsza opcja, aby maszyna do nas jak najszybciej trafiła. W branży leśnej dopiero się odnajdujemy. Jest to nasza pierwsza maszyna. Nasza przygoda w lesie zaczęła się właśnie dzięki X Giełdzie i wrócimy do nich. Cześć, jestem Patryk. Pracuję w firmie Amlop od 2 miesięcy na Buffalo. To jest to maszyna z 2009 roku. Siedzi tu silnik Mercedesa, 280 koni. Co porównania do John Deere'a, Volmeta, to naprawdę robi robotę. Spalanie jest różne, ale jest granica gdzieś mniej więcej 7-8 litrów. Co do wszystkich maszyn, jakich robiłem, czy tam Ponsy, John Deere, tak, Valmet, Komatsu, to powiem, że Ponsy ma najwięcej miejsca w środku. Jest to wygodne, bo można dwie osoby sobie zabrać dziewczynę, czy do kogoś, no nie, i można sobie robić, tak? To jest też inaczej. Żuraw jest 10-metrowy. No ja wiadomo, każdy, kto robi maszynami, to wie, że to jest bardzo kluczowe, bo jednak czy 8 metrów, czy 7,5 to jest bardzo dużo, bardzo dużo. I naprawdę na pełnym wysięgu daje radę. Myślę, że gdzieś na pełnym wysięgu z 1,5 tony bez przypału. Znaczy da się załadować wszystko. Zależy od umiejętności, no nie? Ładowność Buffalo jest taka, że 2 pełne wózki to jest ciężarówka drzewa, no nie? Około 33. Wyszły co pierwsze jakieś tam wycieki przy rozdzielaczu, ale ogólnie nie ma biedy. To jest wiadomo, to jest maszyna z 2009 roku. Nie ma czego się spodziewać, po cudów, to nie jest nowa maszyna. Przygody w lesie zacząłem już w wieku 16 lat, już byłem pierwszy raz w lesie i z kolegą 30 zrywaliśmy metry. No niestety inni wolali iść na grzyby, my woleliśmy iść do lasu i robić kasę. No ale z przerwami wiadomo, no może takiego doświadczenia to myślę, że do 10 lat. Mogę się wypowiedzieć dla wszystkich na temat, co mają zamiar kupić przyczepę nową z ciągnikiem. Kupcie forwardera. Wygoda, inna wydajność. Lepiej kupić forwardera, bo teraz wywalić tą samą kasę za ciągnik trzeba dać za 300 jakieś w miarę. Przyczepa też 200, zależy jakiej wielkości, to wychodzi ci 500, to za pół bańki można kupić naprawdę dobrą maszynę.